Czego najbardziej potrzebujesz dzisiaj w Twoim sercu, w Twoim życiu? Co sprawia, że jesteś człowiekiem ślepym, że nie widzisz miłość Boga do Ciebie, gdzie nie widzisz miłość swoich rodziców, gdzie nie widzisz miłość Twojej żony do Ciebie? Co takiego jest? Sprawia, że jesteś człowiekiem, który jest w ciemnościach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o sobie, że Duch Pański na mnie, Duch Pański nade mną posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Jakże piękne są te słowa, jak się przedstawia Pan Jezus jako tym zapowiadanym już w Starym Testamencie, który jest obecny w Nowym, czyli jest obecny i dzisiaj. Za każdym razem, jak w Kościele proklamuje się Słowo, uobecnia się, staje się rzeczywistością to, co czytamy. Czyli co dla nas jest dzisiaj dobrą nowiną w tej Ewangelii, w tym dniu, że Jezus mówi, dziś spełniły się te słowa, spełniły się te proroctwa ze Starego Testamentu, bo ja jestem tu, ja jestem obecny w Twoim życiu, jestem tym, który został posłany po to, żeby Tobie, jako ubogim, po to, żeby Tobie, jako chorym czy niewidomym, zmienia Twoje życie. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest dzisiaj słowem, które zostawia dla nas nadzieję, że w tej sytuacji, w tej chorobie, w której jesteś, tej samotności, w Twoich problemach jest obecny Jezus, który przychodzi po to, żeby to wszystko zmienić, po to, żeby zastąpić to, co jest złe, na dobro, po to, żeby leczyć to, co jest chore, po to, żeby dać, czego Ci brak. Więc warto dzisiaj, w świetle tej Ewangelii, żebyś przejrzał, co jest u Ciebie chore. Czego najbardziej potrzebujesz dzisiaj w Twoim sercu, w Twoim życiu? Co sprawia, że jesteś człowiekiem ślepym, że nie widzisz miłość Boga do Ciebie, gdzie nie widzisz miłość swoich rodziców, gdy nie widzisz miłość Twojej żony do Ciebie. Co takiego jest? Sprawia, że jesteś człowiekiem, który jest w ciemnościach. I po co to robić? Po to, żeby prosić Chrystusa, który jest obecny w Twoim życiu. Nawet prostą modlitwą możesz to robić. Prosić Go, żeby dokonał ten cud, żeby sprawiał to, co albo po co przyszedł do Twojego życia, bo może jeszcze tego nie doświadczałeś. Nie bój się o to prosić, bo On
Bo to jest. Oczywiście, może będziemy musieli czekać, ale prosić zawsze możemy. Miłego dnia.